Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, cześć, cześć, cześć. Witam w kolejnym, a tak naprawdę pierwszym moim takim dłuższym streamie, w ramach którego chciałbym tutaj podzielić się z wami turniejem, który za chwileczkę zaczniemy na platformie Lightchess razem ze wspaniałymi, utalentowanymi juniorami z klubu MGLK, z pana z Oława, którego też mam zaszczyt być i zawodnikiem, i członkiem. Zaczynamy już za pół minutki, że nie będę miał za bardzo czasu na to, żeby jakoś tak zrobić tutaj jakiś wstęp. Ale może coś tutaj coś powiemy o tym w trakcie partii. Okej, zaczyna się turniej, już powolutku się zaczyna. I zaczynamy. I ruszamy. Pierwszą partię będę grał ze Szczepanem. Ze znakomitym juniorem. Oj, i będzie ciężko. Będę miał bardzo ciężko. Obiecałem juniorom, że może troszeczkę dla wyrównania szans, chociaż nie wiem, czy tak można tutaj do końca mówić o wyrównaniu szans w tym momencie, bo oni już mnie zaczynają tak naprawdę ogrywać. A że po prostu zagram tak na w taki sposób, że ja będę miał zawsze 5 minut na partię, a oni 10 minut plus 5 sekund, czyli takie klasyczne tempo rapidowe. No i zaczęliśmy. I od razu zaczęliśmy od wariantu, którego ja przyznaję, no nigdy nie lubiłem grać czarnymi, także mam nadzieję, że go jakoś tak nie pokiereszuję. A wyjątkowo duże mam skłonności do tego, żeby kiereszować ten wariant czarnymi. No zobaczymy. Zobaczymy teraz. Także Szczepan bardzo dobry wariant przeciwko mnie wybrał tutaj, muszę przyznać. No i zobaczymy, co tutaj, co to będzie, co to będzie, jak to będzie tutaj. No nie, no co się dzieje, Szczepson. Ajajaj, no poczekam na Szczepana. Coś być może mają, być może Szczepan ma jakieś problemy tam z połączeniem. Ale spokojnie. Już Szczepan jest z powrotem, krótka roszada i teraz chyba się grało w tym momencie goniec C5, jeśli dobrze pamiętam. Ach. Naprawdę nie da się ukryć, że wiele słabych partii rozegrałem w tym, w tym wariancie, więc... No... Obawiam się, że juniorzy mają wszelkie szanse, żeby mnie pokonać tutaj, od razu w tej pierwszej partii. No ale zobaczymy. Zobaczymy, co się będzie działo. Okej, C3 zagrał teraz Szczepan. Oj. I co tutaj jest to możliwy ruch? Możliwy ruch. No dobra, zagram goniec B6, może z planem C5, żeby pójść tymi pionkami. To jest ogólnie rzecz biorąc taki plan, który wydaje mi się logiczny, ponieważ no, moim atutem jest para gońców, tak? Więc powinienem dążyć do takiej sytuacji, w której ta para gońców się naprawdę dobrze rozegra, zwłaszcza powinienem starać się otworzyć tutaj białe pola dla mojego białopolowego gońca, no, który, no, krótko mówiąc, nie ma w tym momencie z białego kolegi. Hetman E7 atakuje pionka na E5. I F3. I teraz zastanawiam się, bo klasycznie byłoby odejść skoczkiem na C5, ale czy ja nie mogę teraz zagrać skoczkiem na D6, wykorzystując związanie tutaj po tej linii? Czy nie podstawię przypadkiem skoczka wtedy? O, mam nadzieję, że nic nie podstawię. Dobra, ryzykujemy. Skoczek D6 teraz. Po E6 schemat bije E3 szach, aczkolwiek po król H1 wtedy będą jakieś motywy tutaj na tej linii. No, mam nadzieję, że w razie czego po prostu zdobię sobie roszadę i tyle. Okej. Okay. Sprawdzę szybciutko, czy na live wszystko w porządku. Chyba jest okej. Okay. Sprawdzę jeszcze na podglądzie. Ze Szczepanem, ze znakomitym. Wieża E1 zagrał Szczepson.
Dobra, teraz co? Skoczek, no dobra. Tutaj nie mam niestety zbyt dużo czasu na zastanawianie się. Skoczek C4. Próbuję teraz zaatakować z końca na E3. Mówię zaatakować, bo okej, wstawić tam wieża go broni, ale myślę, że ta wymiana prawdopodobnie opłacałaby mi się. Atakuję również pionka na B2 i nacisk na ważnego centralnego pionka na E5. Nie wiem, czy akurat w tej pozycji dałbym radę go wziąć. Prawdopodobnie nie. Ale może jakbym, ale może po krótkiej roszadzie on może już podwisnąć, tak naprawdę. Się zastanawiam, co tu zagrać, jeżeli goniec F2 Szczepan mi zagra. Możliwe, że po prostu wybiję na B2 i po jakimś hetman B3, a wrócę skoczkiem na C4. Nawet w tej akcji nawet nie chodziłoby tutaj o tego piona, ale o to, żeby po prostu zdobyć bardzo fajną placówkę dla skoczka na C4. Bo jeżeli ten pionek na B2 zniknie, to mój skoczek na C4 będzie wspaniale stał tutaj. Także pionek pionkiem, ale jeżeli goniec na przykład odejdzie na B2, to wydaje mi się, że bicie na B2 właśnie dlatego zasługiwałoby na uwagę. Także nie chodzi tutaj o jakieś pionkorzestwo. A, skoczek D2 Szczepson zagrał. Dobra, mogę skoczek bije B2 zagrać teraz, to jest interesujące, ale intuicja mi podpowiada, że zbicie tego gońca, wymiana tego gońca na E3 i zagranie C5 teraz, pójście do przodu tymi pionkami, może być jeszcze fajniejsze. No po prostu idę pionkami teraz. Teraz i jak skoczek odejdzie, to planuję teraz zagrać D4 i oczyścić po prostu moje pole dla moich gońców. Troszeczkę tak leciutko niepewnie czuję się z tym, że nie mam jeszcze wykonanej roszady, ale powinienem zdążyć roszadą, a na razie trzeba po prostu iść do przodu. No i zobaczymy, co to będzie. No i dobra, jedziemy D4. Nie mam niestety zbyt dużo czasu, żeby coś tutaj zrobić. Przepraszam, odejdę na chwileczkę od komputera. Ok, jestem już z powrotem, widzę, że Szczepan jeszcze nie zagrał. No, mówiłem, że często zdarzało mi się coś tam sknocić w tym debiucie, ale nie chcę zapeszyć, ale ta pozycja zaczyna mi się podobać teraz. Okej, okay, i co? I czy ja nie mogę teraz przypadkiem zadać po prostu goniec B5 w tym momencie, albo goniec F5 może nie, bo skoczek E4, ale po goniec B5, czy ja przypadkiem tutaj nie zdobyłam przynajmniej jakości? No tak mi się wydaje na pierwszy rzut oka, że ta wieża prawdopodobnie zabłądziła, no chyba, że Szczepan przygotował coś genialnego w tym momencie. Co zresztą byłoby dla Szczepana bardzo, bardzo typowe, bo to jest naprawdę znakomity i bardzo kreatywny zawodnik. Okej, okay, wieża wbiła na D4. Czyli jest, czyli coś już uzyskałem w tym momencie. Mogę wybić gońcem na wieżę na D4, ale zauważcie, że ta wieża w tym momencie mi nie ucieknie, ponieważ i tak jest to związanie. Więc zastanawiam się, czy nie mogę teraz zagrać jakoś silniej. Na przykład, i żeby nie zdobyć, wiem, na przykład spróbujmy zagrać wieża D8. Czy ja to mogę zagrać w tym momencie? Chyba mogę. No, spróbujmy zdobyć nie tylko jakoś, ale nawet całą wieżę w tej pozycji. Wykorzystać to związanie po tej przekątnej. No zobaczymy. Może się uda. Co tu mogą białe zagrać? Jakoś może próbować, no właśnie, skoczek F1 teraz, w tym momencie. No dobra, to mogę teraz wybić na D4 i później być może uda mi się wjechać w ogóle hetmanem na C5. No dobra, nie ma co tutaj kombinować. Mam tylko 2,5 minuty już na całą partię, więc muszę tutaj... nie ma jakiegoś szacha na moją połowę? No chyba nie, hetman C5.
I chyba ten skoczek na D4, chyba też spotka go los tej wieży, o ile ja czegoś tutaj nie przeoczyłem w tym momencie. No, muszę przyznać, że ta pozycja zaczyna mi się podobać. Dobra. No, widzę, że ktoś tam coś napisał. Skoczek E3. Okej, dobra. O dobra, to ja nie mam teraz za bardzo czasu tutaj, żeby coś kombinować. Po prostu hetman bije D4. Proponuję wymianę hetmanów, bo to jest ogólna zasada, że jeżeli mamy przewagę materialną, ja w tym momencie mam już wieżę więcej, to warto starać się wymieniać figury, bo im mniej jest figur na szachownicy, tym bardziej nasza przewaga wtedy ma znaczenie. Oj, dobra, teraz tylko niczego nie podstawić. Ta pozycja jest już wygrana w tym momencie dla czarnych i wieża D2 teraz. Skoczek bije G7 jest wprawdzie, ale po prostu zagram wtedy po prostu z król na F8, jeżeli skoczek zbije, czy nawet sobie przygotuję już ten ruch tutaj, żeby za dużo nie stracić, a może nawet bym zadał król na E7 wtedy. No nie, król F8, lepiej zadać, B3 zagrał teraz Szczepan. O, to mogę, w sumie mogę chyba do szady. Mogę? Chyba mogę. Chyba niczego nie podstawiłem tym ruchem. Mam 2 minuty teraz na to, żeby zakończyć tę partię. Powinienem dać radę w tej pozycji. Mój plan to jest teraz zadać wieża D8 i najchętniej dać szacha na D1, żeby ale niekoniecznie kosztem gońca. Ten goniec jest bardzo cenny dla mnie, więc chciałbym go uszanować w tym momencie. Nawet mogę spróbować teraz zadać goniec C2 z planem wieża D1, żeby jak najszybciej po prostu wymienić wieżę. Jak uda mi się wymienić wieżę, to już 2 minutki powinny mi wystarczyć na zrealizowanie tej pozycji. Także pamiętajcie, jeżeli macie przewagę pozycyjną, przewagę materialną, starajcie się wymieniać figury. Skoczek G3. No dobra, to zgodnie z planem goniec C2 teraz. Z jednej strony atakuje pionkę na B3, a z drugiej strony planuje zagrać wieżę na D1. O, bardzo dobrze, bardzo sprytnie zagrał teraz Szczepan. Związał mi gońca z wieżą, więc nie mogę teraz bić pionka, ale zadam wieżę FD8. Wieże panie ze mną pracują na tej linii, no i oczywiście planuje wybić teraz na B3. Tylko minuta i 48 sekund, nie za dużo. Ale mam szansę tutaj na zwycięstwo w tej partii. Co będę uważał? A, skoczek na D1. O kurczę, żebym ja jednak coś podstawił. No dobra, wieża E2. Mogę tutaj. Ale dobrze, bardzo dobrze gra Szczepan. Tak właśnie trzeba grać przed daną pozycję. Starać się kąsać przeciwnika. Nie pozwalać mu zrealizować przewagi tak łatwo. Więc bardzo dobrze, Szczepan. Bardzo dobrze. Okej, ale teraz daję szacha na D1. Skoczek musi wrócić teraz na F1 i po skoczku F1 zagram teraz goniec D3. Proponuję wymianę wież i atakuję skoczka na F1. No tu już w zasadzie wymiana wież jest wymuszona w tym momencie. No i to już jest. To już jest koniec. To teraz najprostszy plan wygranej jest taki, żeby spróbuję zrobić taki plan, żeby wybić tego pionka na B3, najchętniej może na B3, na A4, później pójść którymś z pionków do końca, do linii przemiany, ale nie chcę tego gońca oddawać, on jest zbyt zasłużoną tutaj figurą, wielką figurą w tej pozycji. Okej. Także tutaj bicie, no Szczepan jeszcze próbuje swoich ostatnich sił i bardzo dobrze, trzeba grać do końca. Bardzo was zachęcam, zwłaszcza jeżeli rozpoczynacie swoją przygodę z szachami, żeby nie poddawać się zbyt szybko, żeby grać do końca. Okej, gram teraz wieża D3, Szczepan próbuje tutaj jakoś mnie wystukać na czas, ale
ale ta minutka i 11 sekund to, no to troszeczkę za dużo. No i teraz mój plan to jest doprowadzić pionka do linii przemiany i zamatować. No, na wszelki wypadek wybiję na G6. Mógłbym tego nie robić, ale ostrożności nigdy za wiele. I teraz tylko muszę się zastanowić, czy ja przypadkiem nie zapatuję. Bo można bardzo łatwo zapatować w podobnych sytuacjach. Ale teraz widzę, że jak zagram tutaj i dostawię sobie hetmana, to król białych będzie mógł jeszcze odejść na F2, czyli pata nie będzie. Ale warto to sprawdzić, bo bardzo wiele takich niespodziewanych patów się pojawiło. No i teraz już po odejściu króla gram wieża na D1, wieża na D1, tak? I daję mata. Czyli udało mi się wydać ze Szczepanem, co no uważam za duży sukces, bo Szczepan naprawdę jest świetnym zawodnikiem. Bardzo, bardzo kreatywnym, także naprawdę się obawiałem o tę partię, jak zobaczyłem, że ze Szczepanem przyszło mi tę pierwszą rundę tutaj grać. Ale jednak się udało, no ale Szczepson w takich sytuacjach raczej nie powinniśmy teraz czekać. Okej. Także Szczepan, dzięki za grę. Zobaczmy może szybko tę partię. Co moglibyśmy tutaj wyciągnąć z tej partii? Tutaj, w tym momencie zaraz. Czy ja tutaj dam radę? Okej, to musiałbym tutaj na analizę partii najpierw wejść. W tym momencie, więc zagraliśmy ten ciekawy debiut. Z tego co pamiętam, to w tym momencie białe powinny zagrać ruch F3 teraz. Czarne grają skoczek G5, F4, skoczek E4 i goniec E3 teraz. Tak? W takiej kolejności. Ta kolejność teraz najdokładniejsza. I później białe grają albo skoczek C3, albo skoczek D2. Jest to naprawdę taki ciekawy wariant do gry dla białych, więc jeżeli szukacie jakiegoś no, pomysłu na ciekawy wariant do gry białymi w debiutach otwartych, to myślę, że ten wariant, który zagrał mi Szczepan, to jest naprawdę, naprawdę dobra idea. Więc bardzo was zachęcam do tego, żeby ten debiut sobie zgłębić. No, tym bardziej się cieszę, że udało mi się tę partię wygrać, bo jak ten debiut zobaczyłem, a naprawdę, wierzcie mi, ja wiele, nie wiem jak to się dzieje, ale to jest jeden z takich debiutów, do których po prostu nie mam szczęścia. Naprawdę, wiele, wiele partii po prostu położyłem, w tym dokładnie wariancie. Także tym bardziej cieszę się, że tę partię ze Szczepsonem udało mi się wygrać. No dobra, to wracamy do turnieju. Ciekawe, z kim teraz przyjdzie. Wow, Natala na pierwszym! Super! Dajesz, Natala! O, Natalka Miarecka, znakomita, nasza znakomita zawodniczka, bardzo, bardzo utalentowana. I wspaniała dziewczyna również. Po prostu, no, widzę, że Natalka tutaj tutaj daje czadu na razie. No, ale na razie jestem na drugim miejscu, nie jest źle. Może uda się medal zdobyć w tym turnieju. Także może zanim, może dopóki tutaj, dopóki czekam na przeciwnika. O, widzę, że tutaj, Natalka gra z Weroniką tutaj, naszą wspaniałą, utalentowaną juniorką. Tutaj i widzę, że tutaj, no, ciekawie się dzieje w tej partii. Mhm. Niedawno Weronika i Natalka rozegrały bardzo ciekawą partię na otwartych mistrzostwach we Wrocławiu i naprawdę no, dużo się działo w tej partii. Natalka była no, zdecydowaną faworytką, ale Weronika bardzo, bardzo ciekawie tę partię rozegrała i naprawdę niewiele jej brakowało do tego, żeby Natalkę pokonać. Może uda się jej to w tej partii. No co jest? Czemu mnie nie paruje? Chciałbym zagrać z kimś. Chcę grać. Dobrze. To dopóki nie mam przeciwnika, to może troszeczkę jeszcze wam opowiem tutaj o tym turnieju, o tym, jaka jest w ogóle jego idea. No po prostu, jak widzicie, nadawał on się pan nas... Ale już gramy i to gramy. Gramy z Michałem. Jakubek 1 to jest tylko pseudonim. Tak naprawdę po drugiej stronie szachownicy siedzi Michał Kopestyński, nasz znakomity junior i też wspaniały człowiek. No, mam 5 sekund na ruch, więc gramy. E4. Spodziewam się obrony sycylijskiej po Michale, bardzo słusznie. A zagram mój ulubiony wariant. Z4, bicie.
I idzie teraz Swierzchnikow, wariant Swierzchnikowa. Brawo, świetny wariant. Samemu go próbowałem grać czarnymi. Bardzo, bardzo fajny wariant. Ostatnio spopularyzowany na nowo przez mistrza świata Magnusa Carlsena. No i świetnie. Cieszę się, że mogę się zmierzyć teraz z Michałem. Zresztą się nie cieszę, że mogę się zmierzyć z Michałem właśnie w tym wariancie, ale z drugiej strony no, zaczynam się czuć niepewnie, bo to też jest taki wariant, który nie zawsze był dla mnie taki szczęśliwy od strony białych, dlatego też stałem się grać z nimi. W tej pozycji przez drugi czas próbowałem bić skoczkiem gońca na E7. To nie jest główny wariant, ale bardzo ciekawy. Natomiast w tej chwili biję na F6 gońcem i po odbiciu gońcem teraz główny wariant to jest ruch C3 najczęściej grywany, ale mi się ostatnio bardzo spodobał ruch C4 w tym momencie. Od razu z ideą ataku na tego pionka z B5. To jest takie bardziej pozycyjne podejście do wariantu Swierzchnikowa. Skoczek na C2 i teraz główny wariant to jest krótka roszada w tym momencie. Zobaczymy, co zagra Michał w tej pozycji. No właśnie, no brawo Michał. No i to znaczy, że ktoś tu jest naprawdę, naprawdę dobrze zna swoje warianty, tak? Hetman F3 to jest wariant, który w tym momencie no, chyba nie jest uważany za taki bardzo silny, no ale on jest taki mój, tak? Także postaram się jakoś właśnie w ten sposób tutaj tę partię zagrać. 45 sekund całe straciłem na ten debiut. Dużo, dużo, dużo. No, Michał, masz szansę. Masz dużą szansę w tej partii. To ci powiem. No dobra, zobaczymy, co tutaj... Co tutaj Michał zagra w tym momencie? Goniec G5, dobrze. Bardzo, bardzo, bardzo typowy duch. W tych sytuacjach dla czarnych, a ja sobie wykonam inny bardzo powrót dla białych, mianowicie ruch H4. Zostawiam teraz małą pułapkę na Michała, ponieważ pionek na H4 jest zatruty, gdyż wtedy, jeżeli w tym momencie, pozwolę sobie tak troszeczkę cofnąć, jeżeli goniec był pionka na H4, to ja bym zadał hetman na H5, okazało się, że goniec czarny prawdopodobnie by zginął z uwagi tutaj na groźby mata po tej linii. Ale Michał to jest świetny, świetny gracz i nie dał mi się zrobić na takie proste zagrywki. No dobra, to jedziemy. Muszę jechać, mam tylko 3 minuty 45 sekund. No, powiedzmy 47. Zobaczymy, co tam dalej się będzie działo. To, co usłyszeliście teraz być może w głośniku, to jest mój podgląd tutaj na telefonie. Patrzę, czy wszystko jest ok na transmisji. Sobie może w ogóle ją odpalę tylko na wyciszeniu. No, ciekawa pozycja. Zazwyczaj na takie ataki typu H4, G4 w tym wariancie. Czarne reagują. O, właśnie w taki sposób jak Michał teraz. No, pięknie, Michał. Świetnie rozgrywasz, chłopie, ten wariant. Po prostu jesteś mistrzem Świerzchnikowa, jak na razie. I teraz skoczek na E5 jest bardzo ciekawym posunięciem. Ja mogę na skoczek E5 zadać goniec E2, ale wtedy Michał będzie mógł mi zadać goniec bije G4. I nie będę mógł zadać goniec bije G4, ponieważ dostanę widełki skoczkiem na D3. Taki tutaj motyw widzę, chyba że Michał znajdzie coś jeszcze lepszego. No, będę szczery. No właśnie. Teraz goniec E2 to goniec bije G4 niestety. Ale z drugiej strony po goniec 2, goniec bije G4, może będę mógł zagrać wtedy wieża G1.
Goniec bije e2, król bije e2, albo nawet b3 zagrać, żeby mi pionek na c4 nie wisiał. A może wieża d1? Kto wie, kto wie, kto wie. No dobra. Coś trzeba dać. Nie wymyślę czego lepszego od goniec e2. Teraz goniec bije g4. To jest tu, którego troszeczkę się obawiam, aczkolwiek ma on też dla mnie swoje plusy. Otworzy się linia G, po której być może będę mógł próbować jakoś Michała atakować. Tylko chyba po goniec bije G4 będę musiał zagrać B3, żeby obronić pionka C. By na goniec bije E2 odbić spokojnie królem. O, trochę też może... Nie wiem, czy będzie mi tak do końca wygodnie z tą pozycją króla na E2. Okej, B3. Kiedy król mi odbije na E2 w tym momencie... tego gońca, ale ten król no, w miarę bezpieczny chyba będzie. Uuu! Ajajajajajajaj! No, ciekawie. Ojoj, ojoj. Co tu się zaraz stanie? Co to będzie? Jak u poety. Ajajajajajajaj. No, nie przewidziałem tego ruchu. Mam kłopoty, ale spokojnie. Spokojnie pomyślmy, co tu można zrobić w tej pozycji. Wieża D1 mi się narzucało, tylko że wtedy będzie po prostu FE4. Hetman bije E4, goniec bije. Jakieś wejścia na F3 albo na F2. No, gdzieś musiałem się pomylić tutaj. Świetnie Michał to zagrał w tej pozycji. Długie roszady nie mogę zagrać, bo goniec bije E2 będzie po prostu. No dobra. Nie widzę nic sensowniejszego niż wieża D1 w tej pozycji. Trudno. Po FE4 no chyba będę musiał wybić hetmanem na E4. Później pole F3 będę miał słabe. Oj, słabo się widzę w tej partii. No, Michał ma ogromną szansę ją wygrać. Zwłaszcza mam już tylko minutę i 50 sekund. Także coś będę musiał sobie przeanalizować tę partię i zastanowić się, co zrobiłem źle, bo wyraźnie coś nie wyszło. Wyraźnie coś tutaj w tej pozycji nie wyszło. No ale też, Michał znakomicie to zagrał. Także, jeżeli Michałowi uda się wygrać tę partię, to będzie to bardzo, bardzo, bardzo zasłużone zwycięstwo. No niestety, muszę być tutaj. Ojoj, od razu tutaj. Ojoj, jest... Kurczę, jest gorzej niż sądziłem. Dobra, król F1 chyba muszę teraz zagrać. O, mamusiu. I teraz hetman D7. Broni gońca i grozi goniec H3 z matem. Ajajajajajajaj. No niestety. Coś tu mi totalnie nie wyszło w tej partii. Jeżeli zada hetman D7, to może spróbuję jeszcze zagrać skoczek na E1 i po goniec H3 szach będzie skoczek G2, ale to już takie... No to już takie, jak to jeden mój kolega, też szachista zresztą mówił za moich juniorskich czasów, to będą już ostatnie podrygi ginącej ostrygi. Dokładnie. Hetman D7, grozi goniec H3 z matem i nie za bardzo wiem, co zrobić. No dobra. Gram skoczek E1, niczego lepszego nie wymyślę w tym momencie. Ale to jest koniec. Znakomita partia Michała. Świetnie, Michał. Naprawdę świetna partia. Więc gdzieś tutaj troszeczkę zbyt ryzykowną pozycję ustawiłem, chyba jak na to tempo gry. No gdzieś coś musiałem tutaj się pomylić. No ale dobra, partia jeszcze trwa. Jeszcze może się wiele rzeczy wydarzyć. Jeszcze nie rezygnujmy, grajmy do końca.
Ale pozycja białych jest przegrana, bez dwóch zdań w tej pozycji, w tej sytuacji. Nawet napiszę, brawo Michał. No, znakomita partia. No, ale ta partia to też pokazuje, dlaczego również ja samemu byłem bardzo zainteresowany, czy nadal jestem bardzo zainteresowany tym wariantem od strony czarnych, bo naprawdę, naprawdę, no, ta partia tutaj pokazuje, jak fajne możliwości mają czarne tutaj rozwinięcia ataku przeciwko białemu królowi. A jednak. No dobra, no. Co, skoczek G2 muszę. No po to zagrałem właśnie skoczkiem na E1. Żeby się teraz zasłonić. Słabo to widzę, bardzo słabo. Oczywiście jak goniec zbije na G2, to będę musiał odbić królem. Uff. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Nie ma litości ten młody człowiek. No dobra, dajemy szacha na D5. Goniec E6 teraz zapewne pójdzie. Dobra, co grozi po goniec E6? No, spróbuję wybić na D6 po goniec E6. Bardzo nieprzyjemna pozycja. Z drugiej strony, jak król odejdzie, to chyba będę mógł wybić na F3 skoczka. No właśnie, tutaj, no i co, hetman bije na D6, no muszę tutaj coś próbować grać. Jeżeli hetman zbije, to wieża odbija. 54 sekundy, no nie mam szans w tej partii. Taka prawda, także brawo Michał, próbuję się troszeczkę odgryzać tutaj, ale no... Poza tym ten hetman może odejść gdzieś, także absolutnie Michał nie powinien tutaj tych hetmanów wymienić. W sumie ta pozycja, tak się teraz zastanawiam, może by była obiektywnie nawet do ustania dla białych, ale nie przy takich warunkach czasowych, jakie mam w tej chwili. 54 sekundy to za mało tutaj na to, żeby jakoś ogarnąć tę pozycję, ale będę walczył. Świetny ruch, hetman F7, znakomicie. No bez szans jestem w tej pozycji. Grozi skoczek na H2 szach teraz z matem. Oj, straszne to jest. Straszne to jest, co się tutaj dzieje w tej partii. No dobra, spróbuję wybić tego skoczka, ale niestety... Przyznam się, że po hetman bije D6 miałem jeszcze... miałem już jakiś cień nadziei, że może coś tutaj uda się jeszcze w tej partii zrobić, ale niestety. O, już to już zbyt... No muszę się jakoś tutaj zjechać do parteru i się obronić. Ale to jest koniec tutaj, nie mam szans. Oj, 20 sekund, to już nie ma co. No, w pełni zasłużone zwycięstwo Michała będzie tutaj. Zresztą Michał to jest prawdziwy entuzjasta królewskiej gry. Bardzo, bardzo pracowity facet. Więc jak najbardziej na to zwycięstwo zasługuje. Świetnie, Michał, świetnie. Jestem pod wrażeniem twojej gry w tej partii. O, tak też to sobie wyobraziłem, ale... Ło! Dobra. No nic. Oj, nie mogę, ja cię kręcę, nie mogę, hetman bije D8, bo mata dostanę. O kurcze. No dobra. To poddaję się po dżentelmeńsku. Hetman bije D8 i dostaje mata teraz na... No nie, jejku, ale numer, no. Michał, mata trzeba było dać. No ale nie, i tak zaraz tutaj przegram na czas, więc... Więc to absolutnie nie będzie. Więc wyniku to nie zmieni. Aczkolwiek obiektywnie może bym już w tej pozycji miał jakieś szanse. No ale 55 sekundy, nie dam rady. Choćby nie wiem, co się stało tutaj.
Także mimo wszystko brawo Michał, ale kurczę, no mata na F2 trzeba było dać. Dobra, brawo Michał, super, super, świetna partia Michała w tym momencie. Nawet pomimo tego, że po hetman bije D8, no cóż, dużo silniejsze było hetman bije F2 mat, tak? I na to liczyłem. Chciałem właśnie tak po dżentelmeńsku się poddać, dając się zamatować tej pozycji, ale świetna, świetna partia i popatrzcie, tak należy grać. Tak właśnie należy grać tutaj, właśnie zwłaszcza z teoretycznie silniejszymi zawodnikami. Tak jak Michał właśnie rozegrał tę partię, znakomicie to zrobił. Grać odważnie, nie bać się, zaryzykować. Goniec F4 było... Ej, no co jest? Co jest? No dajcie mi tutaj jakoś to pokazać. Goniec F4 w tym momencie, no to było ryzykowne posunięcie, ale pozycja się bardzo, bardzo interesująco zakrzywiła tutaj. I no gdzieś tu musiałem gdzieś tutaj popełnić błąd. Ja myślę, że spróbuję planizować tę partię i już tak od razu uchylę rąbka tajemnicy, że mam takie myślenie IF5 było kapitalne. Świetna rzecz, po prostu tak należy grać, słuchajcie. Zawsze w sytuacji, kiedy widzicie, że przeciwnika stoi w centrum, może pokażę wam tę pozycję od strony czarnych, kombinujcie, jak można otworzyć pozycję, żeby temu królowi zagrozić. No, Michał tutaj zrobił to po mistrzowsku. F5, kapitalny ruch, po którym ja już po prostu... przynajmniej tak z praktycznego punktu widzenia, bo może tutaj jakbym zagrał najlepsze posunięcia, jakbyśmy, nie wiem, uruchomili komputer, stockfisha jakiegoś czy coś, bardzo możliwe, że byśmy znaleźli tutaj jakieś ciekawe propozycje do gry dla białych, ale no po prostu zwłaszcza przy takim szybkim tempie gry, to po prostu no, nie miałem szans w tej partii. Absolutnie. Także brawo Michał, znakomita partia, bardzo ucząca. Tak właśnie należy grać i kurczę, moim marzeniem jest to, żeby właśnie moi podopieczni tak mnie właśnie ogrywali, jak Michał mi ograł w tej partii i to już niedługo, być może na równym czasie i to nie tylko w praktycznie biorąc blicach, bo ja praktycznie biorąc gram blica w tym turnieju tutaj, ale w prawdziwych partiach. I wierzę, że to właśnie nastąpi w tym momencie. No i dobra, powiedzmy, że tutaj powinien być mat na F2. Może Michał też po prostu po dżentelmeńsku nie chciał mi go dawać. Pewnie tak było. Także jeszcze raz brawo Michał. Brawo Michał, kapitalna partia. I naśladujcie Michała. Tak właśnie należy grać. Naprawdę, no to było coś pięknego po prostu wykonanie Michała tutaj. Dobrze, ja jeszcze chwilka przerwy. Dosłownie chwilka, bo już się robi ciemno, musiałem sobie w pokoju światło zapalić i gramy. Może coś mi się jeszcze uda wygrać w tej pozycji. Okej, na razie, no i Michał zasłużenie na pierwszym miejscu, na razie. No jeszcze godzina gry przed nami, prawie godzina, więc może coś się jeszcze uda osiągnąć. Także jakby wracając do samej idei tego turnieju, to jest turniej, w którym grają głównie właśnie członkowie juniorzy, dobra, Michał, już nie bądź taki skromny, wiem, że po prostu chciałeś być dżentelmenem, nie chciałeś mnie matować, ale kapitalna partia, naprawdę, stary, po prostu, kurczę, masz niesamowity potencjał, chłopie, i w szachach, i w życiu, naprawdę, po prostu potrafisz pięknie grać i pięknie żyć. Także trzymaj się tego i idź naprzód, i ciśnij, bo jesteś naprawdę, naprawdę znakomity. Dobra, z kim teraz? Ojoj, wyjadacz szachowy, czyli Janek Wilgosz. No nie. Dobra, no coś czuję, że chyba zostanę tylko z jedną wygraną. W tym turnieju. No dobra, zobaczymy, co też tutaj Janek wygra. Goniec B5, partia hiszpańska i mój ulubiony atak Janisza. Bardzo fajny tutaj wariant. I Janek też bardzo fajny ruch D4, który obiektywnie jest uznawany za korzystny dla czarnych, ale czarne muszą wiedzieć, co robią tutaj w tej pozycji. Ten wariant, który gramy w tej chwili z Jankiem, to jest właśnie taki wariant, taki jakby główny wariant właśnie w tej linii. O, najwyraźniej i Szczepan, i Janek mają jakieś problemy z połączeniem u siebie. I teraz należy czarnymi zadać D5 i po wybiciu w przelocie skoczek F6. Tak to należy w tym momencie zagrać. No i tutaj się zaczyna. Krótka roszada. Okej. Z tego co pamiętam, to jest główny wariant.
Skoczek bije E4 i teraz chyba hetman H5. Tak. I teraz, co tu się grało? Niech sobie przypomnę. G6, hetman E5, szach, król F7, hetman bije H8. I skoczek F6. Chyba tak. Żebym tylko znowu jakiegoś mata nie podstawił tutaj. Oj, cisnął mnie chłopaki, cisnął. I bardzo dobrze. Tak trzeba. Tak trzeba, chłopaki. Bardzo możliwe, że tym razem nie zapomniałem wariantu. Tak jak mówiłem, no w tym wariancie, w tym odwajaniu trzeba po prostu wiedzieć, co się robi. I rzeczywiście, goniec tak się gra. Teraz chyba goniec E6 jest najlepsze. No po prostu wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli końcówkę. Zrobimy za chwileczkę końcóweczkę. Nawet człowiek nie czuje, jak mu się dymuje. Będę miał dwie figury, dwie lekkie figury za wieżę i na razie dwa piony. No właśnie. Słowo się rzekło. I teraz bym ja tylko tutaj pamiętał, jak to najlepiej zagrać. Chyba prawdopodobnie w tym momencie czarne właśnie wieża C8. To jest wieża E1, no dobra. Wieża C8. 4 minuty jeszcze mam. Jest szansa coś ugrać, krótko mówiąc, w tej partii teraz. A może powinien jednak wieża D8 zagrać, tutaj nikogo nie przekombinowywać się za bardzo. Kurczę, nie wiem, czy ja to dobrze zagrałem. Chyba nie za bardzo. Coś pokręciłem chyba. No bo teraz skoczek D5 niby jest, ale po skoczek D5 jest D7. Zobaczmy, skoczek B7, D7 i wieża D6. To może jednak, to trzeba zobaczyć. Skoczek D5 gram teraz. Janek będzie mógł mi wtedy zadać D7 i wieża D6. I chyba ogarnę tego piona. Chyba. O dobra. Zaraz. A po tym, czy wieża bije D5 nie będzie? Goniec bije D5, wieża E7, szach. O, chyba nie za bardzo. Dam radę ogarnąć tego piona. Koniec bije D5, jest D7, wieża D6. No dobra. Zaryzykujemy. Skoczek D5. Jeśli D7, to teraz wieża D6 spróbuję zagrać. I tylko mam nadzieję, że czegoś tutaj nie przeoczyłem w tej pozycji. Ach, muszę powiedzieć, że naprawdę, biorąc pod uwagę te partie, jak na razie jestem po prostu bardzo, bardzo, bardzo dumny z chłopaków. Zresztą widzicie właśnie, jak znakomicie grają. Także... No, znowu mi tutaj sygnalizuje, że przeciwnik porzucił partię. Widać wyraźnie, że i Janek, i Szczepan mają jakieś problemy z połączeniem. I to jest może moja szansa w tej partii! No dobra. No w sumie im bardziej się przyglądam tej pozycji, tym bardziej dochodzę do wniosku, że chyba nie jest źle. Bo po D7 jest po prostu wieża D6. A, B3 zagrał tutaj. Ach! I wieża bije D6, to C4. Kurczę. Dobra. A skoczek bije C3. Na skoczek bije C3, D7... No też nie za bardzo mam. Ja mam co grać tutaj w tej pozycji. Jejku. Ale się ustawiłem. No nie, to chyba jednak coś sknuciłem w tej pozycji. Okej. No ale zobaczmy. Wieża bije D6, C4. Bicie. No nie, no bez jakości zostanę. Z drugiej strony. Gońcem nie mam gdzie odejść. W ogóle C4 grozi w tym momencie. No i proszę. No i chyba jestem załatwiony. Chyba jestem znowu załatwiony w tej pozycji. Coś tak czuję, ale pomyślmy jeszcze chwilkę.
Jeszcze się zastanówmy. A może dałbym radę jakoś jednak ogarnąć tutaj te 47, no. Kurczę, ten manewr z wieżą coś mi nie wyszedł. Gdzieś pamiętam, że gdzieś w tym wariancie się grało właśnie. I można było jakoś tak ogarnąć właśnie podobny manewr. Teraz. No nie wiem, nie dam rady chyba. Chociaż czekajcie, skoczek F6 jeszcze mam. Jeszcze mogę tutaj i tak to ogarniać. I tak w ten sposób może troszeczkę przyznać się do błędu. No i to jest chyba moja jedna szansa w tym momencie. Po prostu przyznać się do błędu, zagrać skoczek na F6. I chyba jeszcze dam radę. No dobra, skoczek F6. No przyznaję się do błędu w tym momencie, ale znowu zagrałem źle. Tylko 1,5 minuty mam na tę partię, więc Janek tak czy owak ma ogromną szansę, żeby ze mną wygrać tutaj. Wieża D3, no i bardzo słusznie. Bardzo słusznie, bardzo, bardzo, bardzo słusznie. Puf. No dobra. Ile teraz? Wieża na C8. No bo jakoś trzeba. Jeżeli wieża na E3, jeżeli sobie Janek zdwoi teraz wieżę, to zagram wieża E8. Wieża E5 teraz. Ach, no i niestety. Tutaj, dobra, muszę bronić tego pionka. Nie mogę stracić zbyt wielu pionków. No, czyli teraz Janek ma ogromną szansę wygrać tę partię, bo niestety. Niestety za dużo przez te moje tutaj błędy straciłem czasu. I raczej, no, niecała minuta. No, bądźmy. No powiedzmy jak jest. Raczej mi nie wystarczy niecała minuta tutaj do tego, żeby utrzymać tę pozycję. Grozi skoczek G4 teraz, chociaż też nie byłoby jakaś taka wielka, wielka rzecz. Ojoj, jeszcze wieża na C7 mi zaraz wjedzie. No masakra, nie mają ci młodzi ludzie litości nade mną dzisiaj. Ach, no dobra. Kurczę, nie mam się jak bronić przed tym wjazdem wieżą. Holender. Źle, źle, bardzo źle. Oba, spróbuję tak zagrać w tej pozycji. Coś może zakomplikować tutaj chociaż. Jak D7 to wieża D8, ale to jest koniec. Oj, oj, no. Co ja tam mówię o D7? Jeszcze prościej tutaj. Jeszcze prościej Janek zagrał w tym momencie. Ja coś tutaj próbuję. Próbuję może zagrać, ale. Chociaż kurczę, czy ja nie mogłem teraz jakoś wykorzystać. Aj, nie pomyślałem. Może mogłem jakoś spróbować wykorzystać słabość ostatniej linii. No nie, no to nie ma. Nie ma szans tutaj w tym momencie. Nie ma szans. Okej, wprawdzie zastawiłem teraz pułapkę, ale to i tak jest przegrana. Ojoj, z szachem! Aj, 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 masakra, masakra. No to koniec, przegrywam drugą partię, niestety. Niestety, ale widzę, że Janek też tutaj bardzo dobrze tutaj tę pozycję ogarnął. No i H3, no i to jest koniec. Tutaj nie ma co. Nie ma co w tej pozycji. No brawo Janek, świetna, 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 świetna partia. Świetnie, świetnie, świetnie zagrana. Brawo, brawo Janek, super, super. Może nie była to aż taka pogromowa partia jak Michała w tej pozycji, ale też była bardzo, 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 no, bardzo przekonująca. To, za co muszę pochwalić też Janka, to, że wyraźnie odrobił zadanie, jeżeli chodzi tutaj o debiut. Bo wyraźnie tutaj widać, że Janek był bardzo dobrze tutaj wyuczony tego wariantu. Jak głupio zadałem to wieża C8 i wieża C6. Po prostu coś mi się tutaj po prostu zapamiętało, że w którymś odgałęzieniu tutaj tych pozycji, gdzieś właśnie tak się tę wieżę ustawiało.
No i źle, i źle. Trzeba było po prostu normalnie zadać wieża D8 i miałbym normalną pozycję tutaj w tej sytuacji. I to jest pozycja mniej więcej z równymi szansami. Później jeszcze wieża D7, żeby tutaj właśnie nie było żadnych jakichś wjazdów tutaj po tych liniach. A tak to po prostu po wieża C6, a później jeszcze no B3 to był świetny ruch tutaj. I rzeczywiście w tym momencie dużo czasu tutaj straciłem. Możliwe, że mógłbym jakoś lepiej tutaj to zagrać. Ale po prostu no, przy tym czasie no, nie udało mi się tutaj niczego przekonującego znaleźć w tej pozycji. Także brawo Janek, świetna partia, znakomita partia, no super, super, super. Bardzo się cieszę z tego, że właśnie moi podopieczni tak mnie łoją, bo to znaczy, że jednak jakąś tutaj w miarę dobrą robotę być może jednak robię w naszym klubie. No, bo bądź jakby na to nie patrzeć, to moja szkoła. Do pewnego stopnia przynajmniej. Także brawo, brawo chłopaki. Jestem na was naprawdę dumny. Świetnie gracie. Tutaj Michał mi sugeruje, żebym grał bez berserka następną partię. No cóż, to ma sens w tej sytuacji. To ma sens, ale no, ponieważ zobowiązałem się, obiecałem, że będę grał właśnie z tym handicapem czasowym, to dzisiejszy turniej rzeczywiście byśmy tak z tym handicapem zagrali, a może następny już zagram rzeczywiście bez handicapu, bo na pewno też chłopaki bardzo by chcieli tutaj teraz stanąć twarzą w twarz z kolejnym wyzwaniem, mianowicie żeby pana Łukasza pokonać już od tak normalnie. Myślę, że z taką grą mieliby naprawdę wielką szansę. Bo zarówno Michał, jak i Janek świetnie te partie zagrali. Także gratulacje chłopaki, jesteście naprawdę kapitalni. Znakomicie gracie i to zarówno i w szachach, i w życiu. Także chłopaki, naprawdę jestem z was dumny. Znakomitą rzecz zrobiliście tutaj. O, a teraz mam okazję zmienić się z Weroniką, z Welcią Piejko. Też wspaniała, bardzo utalentowana zawodniczka. Nasza jedna z naszych najmłodszych juniorek. Bardzo pracowita. No to zaczynamy. Ciekawe co Weronika zagra. Obrona skandynawska. No, bardzo fajny wybór. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że Weronika tutaj właśnie myśli o tym, żeby to grać, ale uważam, że jest to bardzo fajny debiut. Oczywiście pod warunkiem, że biała widzą, co się robi. Tutaj czasami lubię w tym momencie zagrać bardzo ciekawy gambit B4 w tej pozycji, no ale powiedzmy, werkę spróbuję przetestować w głównych liniach, czyli D4, skoczek F6 i teraz... A, sobie zagram najpierw goniec C4. Coś wydaje mi się, mogę się mylić, a wydaje mi się, że to posunięcie goniec C4 jest nawet troszeczkę dokładniejsze niż skoczek F3 natychmiast, bo właśnie wyminąłem posunięcie goniec G4, które jest dość typowe dla obrony skandynawskiej i bardzo wygodne dla czarnych. No dobra, gramy. Tutaj już troszeczkę teoria mi się tutaj, szczerze mówiąc, skończyła. No dobra, gramy w szachy po prostu. Teraz skoczek D5 wygląda bardzo interesująco. Wymiana na F6, goniec G5, no hetmanem jest będę, ale może coś się uda. A najpierw spróbujmy skoczek E5 najpierw zagrać. No. I teraz, czy ja nie mogę teraz zadać skoczek D5, hetman D8 zapewne wtedy nastąpi. I co dalej wtedy? Albo wybicie na D7 od razu. A, dobra. Co będzie, to będzie. Gramy. Herman D8. Tak się to właśnie grywa. No, chyba nie mam niczego lepszego. Skoczek bije F6. W tej pozycji. Ach, no dobra. Nie będę już kombi... Ojoj, piona na D4 podstawiłem. Nie. Co się dzieje? Chociaż...
No dobra, zobaczymy. Może mi się uda chwycić jakąś rekompensatę w tym momencie. Goniec C3 planuje w tym momencie, w tej sytuacji i może mi się uda coś na tego króla zaatakować. Ale chyba tylko w marzeniach. Ktoś tak czuje. Oj, 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 oj. Ach, głupia ta podstawka była na D4. No na swoje usprawiedliwienie mam, że jestem dzisiaj troszeczkę właśnie tutaj taki... no nie no, muszę goniec C3, goniec C3 grać, jejku. Mam wszelkie szanse znowu przegrać. No i dobrze, znaczy, że juniorzy naprawdę dają radę. O, wymiana hetmanów. Wieża bije D1 i niestety pada mi pionek na C2 kolejny. Znaczy najpierw goniec bije E5 oczywiście, tak? Bo tam po wymianie hetmanów będzie wisiał goniec na D6 chwilowo, ale werka będzie mogła wybić po prostu po koniec skoczka i po koniec bije E5. Bardzo możliwe, że po prostu no teraz goniec bije E5, ja odbijam tutaj, no i bardzo możliwe, że można po prostu bić piona na C2 i tyle. No właśnie, no i no... Okej, jakąś rekompensatę za tę stratę materialną mam w tej pozycji. O paragońców i w ogóle. Ale no raczej no nie jest to rekompensata wystarczająca. Zastanawiam się teraz nad wybiciem na F6, bo jeżeli tego nie zrobię, to werka mi zada skoczek D5. I o, że tego... No dobra, wybiję tutaj. No dobra, gramy to, no niestety. Takie jest życie. Szachy są brutalne, podobnie jak życie. I czasami trzeba niestety takie pozycje bez dwóch pionków też grać. B5, dobra, goniec B3 w tym momencie. No, bardzo ładnie to zagrała Weronika. Goniec E4. Zapewne z ideą goniec D5 w tej pozycji. F3 mi teraz przyszło do głowy, ale... no nie mam wielkich szans w tej pozycji, powiedzmy sobie szczerze. No dobra, zagram F3, no ale goniec D5 będzie teraz, niestety. No nie podoba mi się, no to jest koniec tak naprawdę. O dobra. Ktoś powiedział, łudzę się tym, że jak to powiedział ktoś kiedyś, że wszystkie wieżówki są remisowe. No cóż, obawiam się, że na pewno nie ta. No ale spróbujemy coś jeszcze zagrać tutaj. Może dać tę linię wykorzystać. No bardzo dobrze, bardzo dobry ruch. Oczywiście trzeba wymieniać tutaj wieżę. Ja postaram się tutaj nie wymieniać za bardzo. Teraz masz pionkiem D zasługuje na uwagę. No oczywiście tutaj A5 też jak najbardziej. A4. O dobra, A3 niech będzie w tej pozycji. No, znakomicie Weronika rozgrywa tę pozycję, tę partię. Okej, może F4 spróbuję najpierw zagrać teraz. Może uda się król D4 zagrać. No właśnie, ale czarne najpierw dają E5 w tym momencie. Oj, niestety to pozbawia mnie tutaj zasadniczo wszelkich złudzeń. Ajajajaj, no dobra, G4 spróbuję. Może coś się uda zachachmęcić. Ale nie sądzę. No pozycja jest przegrana moja w tym momencie. Król E4. Bicie tutaj, ok. No to co, odbijam królem. Niby mi się udało troszkę rozbić pozycję pionków czarnych, ale ten wolny pionek to jest kill w tym momencie. Nie mówiąc już o takim szczególiku, że mam tylko minutkę już na rozegranie tej partii do końca.
D2, no i co? I co teraz? I co teraz? No mogę spróbować zaatakować tego pionka. No, może nawet obiektywnie to nie jest jeszcze taka sytuacja bez szans. Spróbuję jeszcze wybić tego pionka na B5 teraz. Może coś jeszcze z tego wyjdzie. F5. No, bardzo dobry ruch. Bo jeżeli wieża bije D2, to F4 zapewne. O, na razie dam na wszelki wypadek szacha na B4. Żeby i po odejściu królem odchodzę, biję na D2. Uff. No kto wie, może mam jeszcze szansę zremisować tutaj tę partię, naprawdę. Może coś się jeszcze tutaj zdarzy. Ale pół minuty to jest mało. To jest niestety bardzo mało tutaj. Okej. Okay. O, coś chyba, to chyba było tutaj, to chyba było przesunięcie się myszki w tym momencie. No, teraz przy tych normalnych warunkach, przy tych połączonych wolnych pionkach miałbym szansę coś tu ugrać, ale obawiam się, że nie, kiedy ma się 24 sekundy. No, za mało tego czasu, za mało. No dobra, jadę tymi pionkami, bo raczej nie mam w tym momencie za bardzo innych szans. Innych szans, muszę po prostu moją szansę tutaj wykorzystać i zrobić to jak najszybciej. Dobra, na razie nie będę nic mówił, może coś się jeszcze uda tutaj zrobić w tej pozycji. Dobra. Ach, no niestety kolejna porażka mnie czeka. Chociaż tutaj przynajmniej mogę powiedzieć, że w końcowej pozycji już coś mi się tutaj udało zrobić. Chyba nawet jest wygrana obiektywnie ta pozycja w tym momencie dla białych, no ale nie przy... Aj. U. A może jednak. A może jednak. Okej, mam remis. Mam remis. Może się uda wygrać. Uwaga, uwaga. Uff, ale przywalczyłem. No nie, brawo Welka. Kapitalna partia. Być może pewnym błędem Weroniki w tej pozycji, w tej partii było to, że być może zaczęła już grać w pewnym momencie na czas, a nie na szachownicy. Weronika miała wygraną końcówkę na szachownicy w tym momencie, ale być może próbowała po prostu już tak wystukać mnie na czas, no i to mnie uratowało w tej partii, ale brawo Weronika, piękna partia, także nie przejmuj się tym absolutnie. Uff, uff, ależ miałem szczęście w tej partii, no niestety, jak się po prostu nie ma umiejętności, to czasami trzeba mieć szczęście. Także absolutnie, co możemy wyciągnąć z tej partii? Warto zwrócić uwagę, ta partia pokazała, że z jaką moc w końcówce mają te połączone wolne pionki. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli w końcówce uda się wam wyrobić sobie połączone wolne pionki, to jest duża szansa, że się wygra. Jest duża szansa na wygraną wtedy. Oczywiście no, dużo zależy od innych czynników w pozycji. Ale jeżeli uda nam się wyrobić połączone wolne pionki, to czasami nawet takie w zasadzie na startowych pozycjach, takie jak ja miałem tutaj w tej partii z Weroniką, to naprawdę jest szansa bardzo duża wtedy na wygranie partii. No i po prostu dzięki temu mi się jednak udało, ale naprawdę tutaj no, pozycja ogólnie rzecz biorąc była tutaj dla czarnych wygrana. Także też możliwe,
możliwe, że warto by było przeanalizować tutaj tę końcówkę i zastanowić się, jak tutaj najdokładniej powinny czarne grać, żeby ją wygrywać. Ale brawo, brawo Weronika. Świetna partia to była w twoim wykonaniu. Także absolutnie się nie przejmuj. Naprawdę to było piękne, co zagrałaś. Więc ciśnij dalej. Ciśnij dalej, bo też grasz wspaniale, grasz znakomicie. O dobrze, zobaczymy, z kim teraz zagram. Mam jeszcze 25 minut gry, więc chyba jeszcze uda się troszeczkę pograć. Jeszcze tak ze dwie partyjki chyba uda się zagrać. Tutaj, no, spróbuję. Może się uda coś rzutem na taśmę ugrać. Na razie widzę, że Janek Wilgosz prowadzi, wyjadacz szachowy. O, świetna gra. Drugie miejsce Sasza, a trzecie miejsce Michał. Czwarty Grześ Marek. No i ja na zaszczytnym piątym miejscu na razie. Ojo, jeszcze raz z Weroniką. No pięknie. To Weronika ma teraz szansę, żeby mi się zdewanżować. Ja spróbuję teraz jak najlepiej tę partię rozegrać. Czyli gramy obronę dwóch skoczków. I właśnie ten atak, który ja nazywam pieczoną wątróbką, bo w literaturze anglosaskiej nazywany jest często jako fried liver, czyli właśnie pieczona wątróbka. Okej, i teraz jest bardzo ciekawy wariant, ja go zagram. CB5, poświęcenie wieży na A8, bo hetman bije A8, goniec E7. I okazuje się, że czarne mają bardzo interesującą rekompensatę w tym wariancie. On nie jest taki głupi, na jaki wygląda. No zobaczymy, jak Weronika sobie z tym poradzi. No przede wszystkim, jak ja sobie z tym poradzę. O, dobre pytanie. Coś teraz dało. Chyba goniec B7. I chyba trzeba od razu wrócić skoczkiem. Tutaj, żeby tego skoczka jak najbardziej uaktywnić. Mam w tej chwili jakość mniej w tej pozycji. I no nie da się ukryć, że moja szansa tej pozycji polega właśnie na tym, żeby jak najaktywniej poustawiać tutaj moje figury. Dlatego przemieściłem teraz skoczka, chociaż to było niedokładne, bo białe mogły być na B5 pionka. Ojej, co to będzie tutaj? No dobra, no robi się ciekawie. Teraz chyba król D2 trzeba zagrać z białym. Król D1, hetman bije D3, ale czy to będzie takie dobre dla mnie, jeżeli zbije na D3, goniec D2? Wtedy będzie goniec D2. Strasznie ostra pozycja się robi. Skoczek bije A1, ale hetman B8 wtedy będzie. Oj. Nie lubię takich dylematów, przyznam się szczerze. Nie lubię, bardzo nie lubię. No dobra, bije wieżę od razu. Wzięcie na D3 było ciekawe, ale nie było dla mnie jasne. Okej, no i teraz można zadać hetman na D7 w tej pozycji. I cóż my tutaj będziemy mieli? Bardzo ciekawą pozycję, w której będę miał chwilowo przewagę figurki za dwa piony. A, hetman C4 teraz. A powiem szczerze, nawet cieszę się z tej decyzji Weroniki, ponieważ mogę zrobić sobie roszadę krótką i mam szansę uskutecznić atak przeciwko białemu królowi w tym momencie. Więc zdecydowanie wydaje mi się, że należało wymieniać hetmany. Ale okej, dobra, może się mylę. Ja dzisiaj się dość często już myliłem, więc mogę się mylić i w tej sytuacji. No ale muszę przyznać, że gra nabrała smaku dla mnie tutaj. Tylko muszę uważać, żeby nie zadać wieża C8 z rozpędu, bo no, teraz już nie będzie tego, nie będzie tej możliwości. I teraz chyba mogę po prostu wybić na D3 hetmanem. No, spróbujmy. Hetman bije D3, może i... Aha... Teraz tak, może hetman C2 zagrać, ale wtedy król E2 jeszcze będzie. Hetman bije... Dobra, nie liczymy niczego innego, staramy się grać jak najprościej. Goniec bije G2 też było interesujące, może nawet lepsze, ale spróbuję teraz zagrać po prostu jak najprościej, zwłaszcza, że czasu znowu nie za dużo. Próbuję atakować króla. Co to tutaj się dzieje? Zaraz, czy ja nie mogę teraz jakoś zamatować? Okej, hetman D3... Król F4 i czy goniec D6 to nie będzie już mat przypadkiem? Jest mat. Ach, no. No, tym razem mi się udało. Udało mi się ciekawą partię zagrać. Myślę, że kluczowym momentem partii, on tam było dużo niedokładności w międzyczasie, ale kluczowym momentem w tej partii to było tutaj. Tutaj troszeczkę Werka zagrała zbyt ambitnie w tym momencie. Po prostu białe powinny teraz wymienić hetmany. Koniecznie.
wymiana hetmanów, ja planowałem odbić skoczkiem i bardzo ciężko byłoby mi wyjść tym skoczkiem z A1. Prawdopodobnie musiałbym go co najmniej za pionka oddać. Może by mi się udało zgadnąć tego pionka na G2 gońcem. Może, nie wiem. Także taka no niejasna byłaby ta pozycja tutaj. Może nie byłaby ona taka zła dla mnie. Ale też na pewno byłoby tutaj dużo gry i daleko było do wygranej. Także co można, jedna lekcja, którą można wziąć z tej partii, to jest to, że jeżeli mamy niepewną pozycję króla i mamy okazję wymienić hetmany, to zazwyczaj powinniśmy to zrobić. Tutaj Weronika jak najbardziej powinna te hetmany wymienić i była cały czas bardzo ciekawa, bardzo, bardzo szansowna pozycja. Zwłaszcza biorąc pod uwagę tutaj mój niedobór czasowy. Także no, to jest jedna rzecz, którą warto na pewno z tej partii zapamiętać, ale bardzo jestem pod wrażeniem z Weronika twojej ambicji, bo bardzo ambitnie zagrałaś tę partię tutaj. Także no, gratulacje. Naprawdę miałem dużo, dużo, dużo szczęścia w tych partiach z tobą. O, czwarte miejsce! Ej, może jeszcze zgadnę podium w tym turnieju. No jest szansa, bo raczej Janka, aka wyjadę w szachowy, już raczej nie wygonię w tym momencie. Ale może się uda. Może się coś jeszcze uda ugrać. Wszak jeszcze 20 minut turnieju przed nami. Także no, gramy dalej. Kto tam walczy w tej chwili? Grzesiu ze Szczepsonem, Janek z Saszką i Natala z Michałem. Dobrze. No, bardzo, bardzo fajny turniej. Bardzo się cieszę, że możemy go dzisiaj sobie zagrać. Bo myślę, że w kolejnych edycjach Padna z Areny będziemy też jak najbardziej otwarci i zapraszali też wszystkich chętnych uczestników. Na razie ta dzisiejsza edycja to jest taka, że po prostu się troszeczkę tutaj sprawdzamy. Sprawdzamy właśnie możliwości, jakie daje Lightchess, jakie daje internet. Zwłaszcza teraz w tych takich bardzo szczególnych czasach, bardzo szczególnych chwilach, dniach, tygodniach, w których przyszło nam żyć. To naprawdę, naprawdę fajna rzecz i fajna opcja. Ojoj, po raz trzeci z Weroniką. O dobra. O, zobaczymy. Może tym razem tę skandynawską uda mi się jakoś lepiej zagrać. A! Byłbym zapomniał o berserku tutaj. No. Bicie. No okej, dobra. To spróbujmy teraz. Może teraz uda mi się jakoś tak, no nie. No, nie pokiereszować tego debiutu tak jak ostatnio. Więc spróbujmy zagrać to jeszcze raz tak samo. A, i teraz co? Teraz. No tak, damy to skoczek F3. Szkoda troszeczkę, że nie miałem czasu, żeby przeanalizować naszą poprzednią partię i wyciągnąć jakieś wnioski z naszej poprzedniej partii, z tej poprzedniej obrony skandynawskiej, którą graliśmy. No dobra, tym razem po prostu zagram najprościej jak tylko można. Roszada. Nic nie kombinuję. Gońca rozwinę jakoś na F4 albo na G5. Wiem, że prawdopodobnie taki rozwój gońca raczej nie przyniesie mi przewagi. Przynajmniej nie powinien tak obiektywnie mi przewagi przynieść, ale chodzi o to, żeby sobie pograć w szachy czasami też, a nie w teorię debiutów. Chociaż osobiście bardzo, bardzo interesuję się debiutami i tym właśnie jak można te debiuty rozgrywać. Za moich wnioskich czasów to była taka nawet pewna moja wada, że bardzo, bardzo, bardzo się interesowałem debiutami i bardzo nad nimi pracowałem. A cierpiały na tym niestety inne jakieś, no inne sfery. No i właśnie, i co teraz? Znowu mi wisi pionek, tym razem na C3. No dobra, skoczek H4, takie posunięcie wydaje mi się interesujące. O dobra, teraz pośrednio bronię tego pionka na C3, a przynajmniej tak mi się wydaje. Okej. Okay. Oj dobra, wybiłem, przynajmniej mam parę gońców, to już jest coś.
To już jest coś, a teraz trzeba coś zrobić z tym skoczkiem na C3, który mi wisi. Znaczy, może nie tyle skoczek, co pionek. O, chciałem zadać skoczek E2 i zobaczyłem, że mi wieża wisi. No, to właśnie, to jest też, to też pokazuje, w jakiej wspaniałej formie dzisiaj jestem na tym turnieju, ale dobrze, nie ma się co tutaj, co marudzić. O, hetman F3, zobaczmy, co potem będzie. 3,5 minuty, nie za dużo. No i będzie ciekawa walka dwóch skoczków z dwoma gońcami. Mam nadzieję, że może mi się uda tutaj. Uda to jakoś dobrze rozegrać. Czy ja nie mogę teraz wykorzystać jakoś tych osłabienia tych pól? Możliwe, że jakoś mogę. No ale interesująco wygląda mi ruch wieża na E7. No dobra. Naciskam na tego skoczka, naciskam na pionka F7. Może nawet uda mi się wybić na F6 i później, jak skoczek odbije, zbić pionka na B7. No zawsze coś. Okej, okay, tutaj. Ciekawe byłoby teraz, wieża bije D7, skoczek bije D7, goniec bije na D8, ale nic by mi to chyba nie dało. Mogę wybić na F6 i skasować pionka na B7. Ale jakoś tak bym chciał to ambitniej spróbować zagrać, szczerze mówiąc. No dobra, na razie zagram wieżą na E1. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zastanawiam się poważnie nad takim motywem, wieża bije F7 i wieża E7 później. Może coś to da, zobaczymy. No, swoją drogą po grze Weroniki widzę, że zrobiła ogromne ostatnio postępy. Tak po prostu. Czekajcie, a goniec H6 teraz? Okej, dobra, wybicie na D5 najpierw, bo mi wisiała wieża. I teraz po wybiciu, jeżeli hetman bije na D5, to wybicie na D5, CD5 i goniec H6. I chyba czarne muszą oddać jakość w tej pozycji. No, jeśli to się potwierdzi, to nie jest źle. To nie jest źle w tym momencie. Prawdopodobnie zdobyłam jakość, czyli wieżę za gońca, bo wieża nie może w tym momencie odejść na E8. No i ta pozycja będzie już obiektywnie wygrana dla mnie, no tylko że muszę ją tutaj doprowadzić do końca w 2,5 minuty. Skoczek na F6. No, goniec bije F8. No i teraz na następnym posunięciu cokolwiek nie odbije teraz tego z gońca. Bije na F7. Tak sobie myślę, zaproponuję w tym momencie Weronice remis, bo naprawdę dzielnie walczy. Chyba że chce koniecznie zagrać na wygraną tutaj tę pozycję. O, widać, że Weronika odrzuca. No dobrze, dobrze. Bardzo ambitna zawodniczka. A nie, jednak remis. Dobra, zgadzamy się na remis, bo to była już trzecia partia moja z Weroniką, a myślę, że co najmniej na ten remis Weronika zasłużyła. Oczywiście pozycja tutaj jest wygrana już dla białych. Myślę, że to jest jedna z moich lepszych partii, które rozegrałem dzisiaj. Także tutaj, czego możemy się z niej nauczyć? No, Weronika tutaj w pewnym momencie osłabiła troszeczkę właśnie te czarne pola. To zwłaszcza przy gońcu czarnopolowym, jeżeli przeciwnik ma gońca czarnopolowego, a my tego gońca czarnopolowego, który jest naturalnym obrońcą takich czarnych pól, nie mamy, no to to jest no bardzo ryzykowna sprawa i rzeczywiście no w jakiś sposób tutaj ta decyzja odbiła się Weronice czkawką, no w tej sytuacji, kiedy po prostu goniec poszedł na H6, okej, może nie udało mi się dać mata, ale zdobyłem jakość właśnie dzięki osłabieniu tych czarnych pól. No i uzyskałem wygraną pozycję, ale no, zaproponowałem remis, ponieważ absolutnie Weronika pięknie grała te nasze partie. I absolutnie ten, i cytując klasyka, czy parafrazując klasyka, ten remis jej się po prostu należał. O! Okej! Okay. No pięknie. Tymczasem nie chce mi się w to wierzyć, ale udało mi się awansować na drugie miejsce w tym turnieju. Nie wiem jakim cudem. Nie wiem jakim cudem po prostu. Dobra, czyli chyba jeszcze zdążę jeszcze jedną partię zagrać, ponieważ turniej w tym momencie będzie trwał jeszcze 11 minut 30 sekund.
Ja się tak obserwuję partię Janka i Saszki, ale już... No nie, no znowu Weronika. Znaczy nie, żebym nie lubił grać z Weroniką, ale to już tak bardziej... No dobra, dobra, no zobaczmy, zobaczmy. To dam szansę Weronice poprawić się w tym wariancie obrony dwóch skoczków, który graliśmy przed chwilą. Okej, okay, chcę wyjaśnić, to moje znowu Weronika, to nie chodzi o to, że ja nie lubię grać z Weroniką, ale po prostu... A, partia hiszpańska, no dobra, to wypróbujemy oczywiście gambit Janisza. Moją ulubioną reakcję na partię hiszpańską, chociaż osobiście bardzo lubię grać partię hiszpańską oboma kolorami. W ogóle uważam, że każdy tak naprawdę szachista powinien na jakimś etapie swojego życia... Ojoj, o berserku zapomniałem. Ach! Dobra, to umówmy się tak, że spróbuję, ponieważ dolicza mi 5 sekund za każdy ruch, to spróbuję po prostu się zmieścić, powiedzmy, w 8 minutach. Jeżeli zejdę choć raz poniżej 8 minut, to po prostu, jeżeli będę miał wygraną pozycję, to proponuję remis, a jeżeli będzie równa lub przegrana moja, to się poddaję natychmiast. Okej, okay, i tak to... To czy ja tutaj czegoś nie podstawiłem? No oczywiście, że podstawiłem. No dobra, dobra, no to okej, okay, dałem... powiedzmy, że dałem Weronice dodatkową szansę w tej pozycji. Ciekawe, czy Weronika z tego skorzysta. Powinienem był oczywiście dać goniec bije F5 w tej pozycji zamiast hetman D4. To jest oczywista rzecz. Pytanie dlaczego? Jak myślicie? Dlaczego to moje posunięcie nie było takie dobre tutaj? No właśnie, no właśnie. Jest bardzo podobne, bardzo podobne odgałęzienie tego wariantu, gdzie można tak zagrać. Tylko że w tamtym odgałęzieniu nie ma tego pionka na F5 tutaj niestety. I wtedy można zagrać G6 i chodzi o to, że po skoczek bije G6, H bije G6, hetman z D4 broni wieży na H8. No bardzo słabo zagrałem, bardzo słabo. Tak trochę mnie rozproszyła tutaj moja własna nieuwaga, bo zobaczyłem, nie włączyłem tego berserka, niestety. I co teraz robić? No ta pozycja jest już, ta pozycja jest do poddania, tak naprawdę. Co jeszcze mógłbym tutaj zrobić takiego, żeby jeszcze jakoś stać w tej pozycji? No ja za bardzo mam pomysł na to, a wy? Okej, okay, dobra. To zagram skoczek F6 i teraz Weronika może bardzo ładną kombinację znowu przeprowadzić. Zobaczymy, czy zauważy. Tutaj. Dobra. Okej, okay. Jeżeli teraz Weronika zobaczy kombinację, którą może przeprowadzić, to myślę, że ja od razu już po prostu poddam tę partię, bo Weronika w pełni zasłużyła na to, żeby chociaż tę jedną partię nie tylko zremisować, ale nawet wygrać. No więc teraz szansa dla Weroniki. Co powinien zadać biały w tym momencie? Bardzo typowy motyw, który warto znać. No ciekawe, czy białe teraz znajdą najlepsze posunięcie w tej sytuacji. No, poczekajmy, też się zastanówcie, co byście zagrali białymi teraz. Bo pozycja jest już obiektywnie dla białych wygrana. I jeżeli Weronika znajdzie ten motyw, to no to ja po prostu uznam się już od razu za pokonanego w tej partii. Normalnie bym oczywiście grał, ale myślę, że Weronika. Bardzo dobrze, dokładnie, G7. Chodzi o to, że teraz wprawdzie mogę zbić tego hetmana, ale hetman za chwileczkę właśnie pojawia się, zostaje wskrzeszony na polu H8. Przy okazji też białe zbiły wieżę. To zostaje po prostu bez wieży. Okej, okay, normalnie bym jeszcze próbował jakoś grać. Może jakiś goniec F5, może długa roszada. Jeszcze miałbym jakieś tutaj, może chociażby teoretyczne szanse w tej pozycji, ale słowo się rzekło, po prostu
Powiedziałem, że jeżeli Weronika znajdzie ten motyw, a znalazła, to po prostu od razu tutaj poddaję partię, więc słowo się rzekło. Brawo Weronika, zasłużyłaś na to zwycięstwo w tym momencie. No i niestety spadłem na 5. miejsce. No myślę, że absolutnie zasłużenie tutaj i chyba już nie zdążę sobie tej pozycji poprawić. Na pierwszym miejscu na razie. Wow, Szczepan na pierwszym miejscu jest! Wow! Ale jejku! Ależ niesamowita tutaj walka o to pierwsze miejsce jest teraz. Ale ciekawa sytuacja. No ciekawy jestem. Kto wygra? Jedno jest pewne, na pewno nie ja. Ale no naprawdę to był wspaniały, piękny czas i piękne partie. Jest naprawdę niesamowicie dumny tutaj z moich podopiecznych, z którymi zagrałem tutaj właśnie parę naprawdę wspaniałych partii. No dobrze. Dany mi jeszcze będzie zadać jakąś partię. Dany mi będzie. Ojo, jeszcze raz z Jankiem. No dobra, to jedziemy z tym koksem. I spróbujemy jeszcze z Jankiem zagrać. Może uda mi się zrewanżować tutaj za porażkę z pierwszej partii. Zobaczymy, co się tutaj zadzieje. I zagram wariant atak centralny z D4, który obaj z Jankiem lubimy grać. Mhm. Dokładnie tak. Janek też zagrał właśnie taki sposób gry, który właśnie nawet też samemu, tylko samemu zachęcałem, żeby Janek właśnie zagrał. Bardzo dobrze. Dokładnie tak to należy tutaj zagrać. I chyba tak naprawdę przeszliśmy w tym momencie po C3 do takiego bardzo typowego wariantu. Właśnie, goniec G4 i teraz z tego co pamiętam to albo D5, albo goniec E3. No gram jeden z głównych wariantów partii hiszpańskiej, który normalnie powstaje w troszeczkę inny sposób niż to jak zagraliśmy. No okej, turniej powolutku się już kończy. Mamy jeszcze tylko 4 minutki. Oj, skoczek bije E4. Nie wiem, czy taki dobry ruch jest, ponieważ ja mam ruch goniec D5, chyba że czegoś nie widzę teraz. No dobra. Jedziemy. Bardzo odważnie zadał Janek. To teraz pytanie, czy gdzieś tutaj, która z tych figurek nie zginie? Może nie zginie. Mhm. Teraz skupmy się. No, chyba muszę zadać CD w tej pozycji. Okej. No i o ile teraz Janek nie znajdzie jakiegoś genialnego sposobu obrony tej figurki, to wydaje mi się, że mam szansę w tej partii. Wprawdzie na wyniki turnieju, czy na moją pozycję już w samym naszym turnieju to już nie wpłynie, ponieważ liczą się tylko te partie, które się skończą w ciągu, tutaj jak widzicie, 3 minut najbliższych. Ale może przynajmniej uda mi się Jankowi zrewanżować za porażkę z pierwszej rundy. Znaczy z naszej pierwszej, nie z pierwszej rundy, a z naszej pierwszej partii. No, wydaje mi się, że mam szansę na to w tej sytuacji, ale muszę się skupić. Mhm. Skoczek bije D4 i teraz pytanie, czy... Hetman bije D4, wydaje mi się teraz takie najfajniejsze. Czy w ogóle czymś odbić na D4 i... czy czarne tutaj troszeczkę mi przesadziły przypadkiem? No dobra, goniec bije D4 powiedzmy i co na to? Bo figurka padła, a widełki dalej są na A8 i na E4 w tym momencie, więc... C5, oki, dobra, o dobra, to bijemy na E4. Mhm. I teraz... Oj, troszeczkę tak gambitowo czarne zagrały tę partię. Mhm. No, udało mi się zrewanżować Jankowi, to nawet jeszcze przed zakończeniem turnieju. No, ale też to też tutaj bardzo szanuję sportową postawę Janka, który mógł przedłużać tę partię.
Ale no, dziękuję Ci, Janku, zachowałeś się bardzo, bardzo fair w tej sytuacji i bardzo sportowa postawa z swojej strony. Także dzięki, bo no, nie musiałeś tego robić, mogłeś tę partię przedłużyć. Oj, no i wskoczyłem na trzecie miejsce, nie do końca zasłużone, prawdę powiedziawszy, tak moim skromnym zdaniem w tym turnieju. No ale to tak czasami jest. Czasami gra się naprawdę bardzo dobrze, ale przeciwnicy grają jeszcze lepiej i się zajmuje dalsze miejsce, a czasami gra się niespecjalnie, tak jak ja dzisiaj w tym dzisiejszym turnieju, ale jakoś tak się to wszystko układa, że się ląduje w miarę wysoko. No i tak to niestety jest i w szachach, i w życiu, bo szachy to jest właśnie taki mały model życia, i który no też się tak przejawia na wielu płaszczyznach. Także ten, więc ostatnie pół minuty naszego turnieju, także chyba już żadnej partyjki nie zagram sobie samemu, także no, słuchajcie, myślę, że to był fajny czas, fajna zabawa, także kochani wszyscy uczestnicy tego turnieju, serdecznie Wam dziękuję za wspólne granie, byliście fantastyczni i jesteście fantastyczni po prostu, jesteście fantastycznymi młodymi ludźmi, nie tylko przy szachownicy, ale też i w życiu, bo mam naprawdę niesamowity zaszczyt i przyjemność znać Was wszystkich. Także jesteście kapitalni, naprawdę czuję się no, zaszczycony tym, że mogłem Was poznać, że mogę z Wami na co dzień pracować. A teraz uwaga, uwaga, tadam, tadam, tadam. No i co? I brawo! Brawo dla Szczepsona, dla Szczepana, który właśnie wygrał turniej. Wow! Mogę powiedzieć o sobie, że wygrałem ze zwycięską turnieju w pierwszej partii. No super, super. Także brawo Szczepan, świetna robota. Brawo też Janku, świetnie, świetnie grałeś. Nasza pierwsza partia to po prostu była miazga ze mnie zrobiłeś. Także nie przejmuj się tą naszą ostatnią partią, no naprawdę dużo szczęścia miałem tutaj. No i na trzecim miejscu honorowy brązowy medal pan Łukasz, yeah! Okej, słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za wspólne granie, za wspólne uczestnictwo w naszym dzisiejszym live'ie. Mam nadzieję, że było to dla Was coś ciekawego, coś wartościowego. Bardzo będę wdzięczny za wszelką informację zwrotną od Was, z jakimiś sugestiami, co można by tutaj poprawić. Zwróćcie uwagę, proszę, na to i weźcie pod uwagę, że ja dzisiaj nie tylko po raz pierwszy robiłem live'a na Facebooku, ale w ogóle dzisiaj od rana tak naprawdę obczajałem, jak to w ogóle robić i w pewnym momencie wydawało się, że już mi się po prostu nie uda, ale jednak dosłownie w ostatniej chwili jakoś dałem dzięki Bogu radę, więc no cieszę się, że mogłem tego live'a tutaj, tego live'a poprowadzić. No cieszę się z jeszcze jednego z powodu. Naprawdę moim wielkim marzeniem jest to, kiedy moi podopieczni zaczną mnie ogrywać. Naprawdę marzę o tej chwili, no ponieważ no, myślę, że takie powinno być marzenie każdego instruktora, każdego trenera, żeby po prostu jego podopieczni kiedyś go przeskoczyli. I ten turniej dzisiaj pokazał, że naprawdę jestem już bliski spełnienia tego marzenia, bo naprawdę i Michał, i Janek, i Weronika naprawdę zagrali dzisiaj ze mną świetne partie i w pełni zasłużyli na te wygrane. W stronie pojedynka, także jeszcze raz Wam gratuluję. A wszystkim Wam naprawdę serdecznie dziękuję za udział. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy choć przez chwilę przyglądali się naszym zmaganiom. Myślę, że to była naprawdę, naprawdę fajna sprawa i fajny czas. I bardzo zachęcam, bardzo proszę właśnie o jakieś takie właśnie myśli, taką właśnie informację zwrotną, co można by polepszyć i jakie tematy też w ramach tych naszych live'ów, tych streamów facebookowych, mam nadzieję, że wkrótce również i YouTube'owych mógłbym z wami tutaj poruszać. Także mam nadzieję, że jeszcze nie raz się zobaczymy, a jeśli chodzi o dzisiaj, to serdecznie Wam wszystkim dziękuję, pozdrawiam Was gorąco i życzę Wam wspaniałego wieczoru. Miejcie wspaniały wieczór, wspaniały dzień jutro i do zobaczenia na kolejnych spotkaniach przy szachownicach, na kolejnych arenach, na kolejnych live'ach. Postaram się, żeby tego było jak najwięcej i żeby przede wszystkim to było jak najbardziej wartościowe i jak najbardziej cenne dla Was. Także dzięki Wam jeszcze raz za dzisiejszy wspaniały czas, za dzisiejszy turniej i do zobaczenia na kolejnych rozrywkach. Trzymajcie się, na razie, cześć, do zobaczenia.